Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj w zasadzie kontynuujemy nasz cykl rozmów przedwyborczych. Tak jak przed wyborami samorządowymi rozmawialiśmy z różnymi kandydatami, tak i przed wyborami europejskimi, gdzie oczywiście tych kandydatów jest, co zrozumiałe, mniej. Będziemy tutaj z nimi rozmawiać. Wybory już 9 czerwca, czyli coraz bliżej. No dlatego nie przedłużając, dzisiaj prezentujemy Państwu jeden z tych komitetów, o którym może jest trochę ciszej w mediach. Moim i Państwa gościem na łączu jest pan Jacek Władysław Bartyzel, który przewodzi liście wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców, uwaga, długa nazwa, Bezpartyjni Samorządowcy, Normalna Polska w Normalnej Europie, i jest jedynką w Łodzi. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Na początku oczywiście zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia także naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Zachęcam także do odwiedzenia naszego kącika księgarskiego, też link jest w opisie. A teraz już o wyborach. Może najpierw o samym komitecie, bo to nawet w niedawnej jednej z debat przedwyborczych, którą bodaj organizował Super Express, ponieważ Komitet Bezpartyjnych Samorządowców reprezentował pan prezes Janusz Korwin-Mikke, no to tam jeden z polityków, chyba pan z Platformy, właśnie wyskoczył, że no ale jak to tutaj pan ani jest, nie jest bezpartyjny, ani nie jest samorządowcem, bo nie wszyscy śledzą tak uważnie, tak jak koneserzy, te polityczne meandry. To generalnie może najpierw parę słów o komitecie. Co to jest za zwierzę, bo myślę, że nie wszyscy muszą wiedzieć. To znaczy komitet jest można, pewnego rodzaju porozumieniem czy koalicją dwóch środowisk. Można powiedzieć, środowisk niezależnych, ale takich, które wypracowały pewne porozumienie programowe w zakresie Unii Europejskiej. Bezpartyjni samorządowcy to wiadomo organizacja, która funkcjonuje już dobrych kilkanaście lat, tak, wywodzi się z regionu dolnośląskiego, ale rozszerzała swoją działalność, swoje struktury na cały kraj. Natomiast drugim środowiskiem i tym środowiskiem, które ja tutaj reprezentuję i prezes Janusz Korwin-Mikke, jest środowisko Korwin. Tak? Środowisko Korwin zostało w zasadzie zarejestrowane, jak ostatni raz sprawdzałem, jeszcze nieprawomocnie, ale może to już się zmieniło, jako partia polityczna. Partia polityczna, którą zakładał Janusz Korwin-Mikke, Robert Jarosław Iwaszkiewicz i ja, tak, nas trzech jest członkami. Ja jeszcze w zgłoszeniu Komitetu Wyborczego jeszcze nie podawałem tej nazwy, ponieważ nie miałem jeszcze informacji o prawomocnym zarejestrowaniu tego komitetu. To jest powód, dla którego na liście kandydatów figuruje jako nie należący do partii politycznej, ale to po prostu wynika z tej koincydencji czasowej, że akurat właśnie rejestracja partii nastąpiła mniej więcej w czasie, kiedy wypełnialiśmy zgłoszenia kandydatów. Te dwa środowiska postanowiły połączyć siły do wyborów europejskich. Wypracowały pewne porozumienie programowe. To nie jest tak, że my się ze sobą musimy we wszystkim zgadzać, ale mamy rdzeń programowy dotyczący ochrony polskiej suwerenności względem tego, co biurokraci z Brukseli chcą nam narzucić. Oczywiście środowisko partii Korwin będzie tutaj zdecydowanie mocniejszą wizję przedstawiać tego, że tak naprawdę Unia Europejska jest na tyle zła, że musi zostać zniszczona. Pewnie nasi koledzy z bezpartyjnych skupiają się przede wszystkim na bardziej konkretnych działaniach Unii Europejskiej, które należy powstrzymywać, ale jest to rdzeń programowy. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że na przykład ten cały zielony ład, czy jak niektórzy to określają, zielony jad, jest dla Polski katastrofalny i musi zostać powstrzymany.
Stąd ten komitet, tak? No, trzeba łączyć siły, tworzyć silne środowisko, które ma szansę wprowadzić posłów do Parlamentu Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. I w tej konfiguracji jesteśmy w stanie tych przedstawicieli do tego parlamentu wprowadzić po to, by po prostu walczyć tam o polski interes i walczyć o to, by te biurokratyczne mechanizmy brukselskich biurokratów zostały powstrzymane. No właśnie, można powiedzieć, otoczenie polityczne jest takie, że wyborca uniosceptyczny, ja teraz staram się pilnować i nie używać zwrotu eurosceptyczny, bo to jest taka pułapka utożsamiająca Unię Europejską z Europą, temat w ogóle na osobną, długą, zapewne bardzo rozmowę. No ale wyborca eurosceptyczny ma nadal szeroką ofertę, bo są bezpartyjni samorządowcy z reprezentacją partii Korwin, jest Polexit, jest Konfederacja i tu niedawno tu z kolegami z Myśli Polskiej toczyłem na antenie taką dyskusję, czy PiS można uznać za komitet eurosceptyczny, czy nie. No trzeba przyznać, że oni się bardzo umiejętnie farbują, ale czy nie uważa pan, że jest trochę teraz na tej scenie powiedziałbym ciasno, i czy nie jest za ciasno jak dla was? Nie uważam, tak. To znaczy PiS i Konfederacja w zasadzie w tym momencie są na jednym i tym samym poziomie. To znaczy tacy, zarówno PiS, jak i Konfederacja mówią o tym, owszem, zwracają uwagę na pewne, prawda, problemy dotyczące Unii, ale tak naprawdę dość jasno podkreślają, że nie chcą polexitu, tak? PiS-owcy przecież podpisywali te wszystkie porozumienia klimatyczne, Fit for 55, Zielone Ładę i tym podobne, prawda? Dopiero potem, jak podpisywali, to nagle przestało im się podobać. Jeśli chodzi o Konfederację, no to Konfederacja przeszła bardzo długą ewolucję w poglądach. Mam wrażenie, że w dość odwrotnym kierunku niż moja własna ewolucja poglądów swego czasu. To znaczy, kiedyś Konfederacja rzeczywiście była uniosceptyczna i to mocno, a dziś stała się w zasadzie no, takim drugim PiS-em, tak? No, dziś przedstawiciele Konfederacji zapytani wprost w wywiadach na temat możliwości czy to zniszczenia Unii Europejskiej, czy to wyjścia z Unii Europejskiej, mówią, że tego nie chcą. To w wywiadach wprost, zupełnie wprost było sygnalizowane przez Sławomira Mentzena, przez Ewę Zajączkowską w ostatnich dniach, ale nawet też był wywiad, gdzieś pamiętam, z Krzysztofem Bosakiem, a więc reprezentantem tego środowiska narodowego w Konfederacji, gdzie też w zasadzie pokazywał, że nie będzie polexitu. Więc no dzisiaj Konfederacja jest tak samo jak PiS, to znaczy czasami wykorzystuje uniosceptyczną retorykę w swojej kampanii, ale w zasadzie wprost mówi, że w tej Unii Europejskiej należałoby pozostać, tylko trochę na innych warunkach. Środowisko partii Korwin mówi jasno, Unia Europejska, taka jak ją znamy, powinna zostać po prostu zniszczona, powinna zostać zlikwidowana. Opowiadamy się oczywiście za współpracą państw Unii Europejskiej, państw tworzących Unię Europejską. To są przecież nasi partnerzy handlowi i tak dalej, ale ta współpraca musiałaby opierać się na rzeczywistej współpracy gospodarczej wolnych państw, tak, suwerennych państw, które prowadzą własną politykę, a zawierają na przykład porozumienia o wolnym handlu, tak? Czyli gdybyśmy mieli możliwość uczestniczenia w czymś zbliżonym do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, to pewnie byłoby rozsądne. Natomiast Unia Europejska jako socjalistyczne superpaństwo narzucające jakąś ideologiczną agendę, czy to agendę socjalistyczną, czy to agendę ekologiczną, czy to agendę genderową, czy to agendę aborcjonistyczną. Przecież nie wiem, czy pan redaktor o tym wie, ale teraz są szykowane propozycje zmian traktatowych Unii Europejskiej, gdzie jednym z zapisów jest
można powiedzieć, obowiązkowa legalizacja zabijania dzieci we wszystkich krajach członkowskich. Tak? To gdyby te zmiany traktatowe przeszły, no to Związek Socjalistycznych Republik Europejskich narzuciłby nam legalizację zabijania dzieci, co jak wiemy jest niezgodne z polską konstytucją. Więc jeśli Konfederacja nie, czy PiS nie opowiadają się za wyjściem z Unii Europejskiej, tudzież jej zniszczeniem, no to nawet jeśli stosują czasami retorykę inną niż Platforma czy Lewica, to de facto się na to chociażby milcząco godzą. Jeśli chodzi z kolei o Polexit, no to jest trochę inna historia, tak? Pewnie pan Żółtek rzeczywiście chciałby z tej Unii Europejskiej wyjść, ale problem z panem Żółtkiem jest trochę inny. To znaczy, pan Żółtek jest osobą kompletnie nieskorą do współpracy, ale też nieskorą do pracy. Nieskorą do współpracy, bo nigdy w zasadzie w żadne większe inicjatywy polityczne się nie chciał angażować, a nieskorą do pracy, no dowodem na to jest to, że pan Żółtek był posłem do Parlamentu Związku Socjalistycznych Republik Europejskich i zasłynął wręcz z braku jakiejkolwiek aktywności podczas tej swojej kadencji. To jak rozumiem, bo w tym pytaniu, które jest często zabójcze dla polityków Konfederacji, rozumiem, że albo powrót do EWG, albo polexit. Czy ja dobrze pana zrozumiałem? Pewnie tak, chociaż ja nie wierzę w to, żeby nastąpiła transformacja Unii Europejskiej w kierunku odwrotnym do EWG. Po prostu jest to mało realistyczne. To, co pewnie powinno się wydarzyć, to rozpad Unii Europejskiej jako taki, a potem, gdy państwa członkowskie odzyskają swoją suwerenność, dążenie do zawarcia umów gospodarczych pomiędzy suwerennymi już państwami, które rzeczywiście mogłyby doprowadzić do ponownego powstania czegoś na kształt EWG, po prostu strefy wolnego handlu suwerennych państw Europy. Tak to należałoby zrobić, ale mówię, ja nie wierzę w kierunek ewolucyjny. Zbyt wiele się wydarzyło w ramach Unii Europejskiej do stworzenia superpaństwa, by myśleć o przekształceniu tej zdegenerowanej struktury w strefę wolnego handlu. Raczej tę strukturę należy zniszczyć, należy rozwiązać, a następnie myśleć o tworzeniu nowej struktury, która byłaby czymś zupełnie innym, byłaby po prostu porozumieniami gospodarczymi państw, które chciałyby prowadzić swobodną wymianę handlową. No tutaj jeszcze ważny aspekt, bo w ogóle ja mam wrażenie, że ta cała kampania wyborcza jest kompletnie obok zasadniczych tematów, bo Platforma krzyczy, że no, w zasadzie idzie do wyborów do Europarlamentu po to, żeby odsunąć PiS od władzy, który tam nigdy nie rządził, i głównym tematem ostatnio stały się afery w Funduszu Sprawiedliwości, a nie tematy związane z Unią Europejską, a ja bym właśnie chciał tutaj jednak rozmawiać merytorycznie, więc ważna rzecz, czy są jakieś plany na współpracę europejską, no bo wiadomo, że mamy w Parlamencie Europejskim taki układ, że nie grupujemy europosłów we frakcjach narodowych, tylko we frakcjach politycznych. Wszystko wskazuje na to, że będą dwie grupy uniosceptyczne, ponieważ dopiero co Marine Le Pen i jej sojusznicy rozstali się z Alternatywą dla Niemiec, więc będą trochę kłopoty bogactwa. Więc no, w którą stronę, czy są takie w ogóle plany, w którą stronę byście poszli w tym Europarlamencie, jeśli przekroczycie te magiczne 5%? Jest to oczywiście trochę wyróżnienie z fusów, bo nie wiemy ile mandatów, ilu europosłów prowadzą w poszczególnych krajach środowiska, które chciałyby
odzyskania niepodległości przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jest to nie do przewidzenia, ponieważ no to nie wystarczy przewidzieć, prawda, wynik wyborów w jednym z europejskich landów. Trzeba przewidzieć te wyniki we wszystkich państwach członkowskich, czy też właśnie mówię landach Unii Europejskiej, ponieważ no trudno mówić o suwerennych państwach w ramach UE. Jaka będzie konfiguracja, to dopiero umożliwi poważne myślenie o tym, w której frakcji będziemy mogli się znaleźć. Na pewno znajdziemy się w takiej frakcji, która faktycznie poważnie będzie myślała o interesach państw członkowskich, o tym, żeby dążyć do przywrócenia niepodległości państwom członkowskim, a nie w takiej, która będzie tylko głosiła uniosceptyczne hasła, popierając w rzeczywistości taką federacyjną agendę tworzenia czy postępu tworzenia europejskiego superpaństwa. Tak, na coś takiego się nie zgodzimy bez względu na to, jakie retoryczne hasła poszczególne ugrupowania będą tworzyć. Więc jest za wcześnie, żeby na ten temat mówić. Na pewno kluczem będzie kwestia realnej obrony suwerenności. To nie jest tak, że my musimy się we wszystkim zgadzać, prawda, z partiami, które taką frakcję będą tworzyć. Na pewno będą tam różne odcienie, prawda, różne odcienie polityczne. Natomiast myślę, że kwestia powstrzymania tworzenia europejskiego superpaństwa, powstrzymania Zielonego Ładu, powstrzymania tej ideologicznej agendy socjalistycznej, ekologicznej i genderowej, no będą tutaj absolutnie kluczowe i to są po prostu kryteria, którymi będziemy się kierować w zakresie tworzenia frakcji w Parlamencie Europejskim. Nie widzę sensu, by deklarować przynależność do tej czy innej frakcji przed takimi rozstrzygnięciami. No to, ale w takim razie, to jak pan chce przekonać do tych postulatów uniosceptycznych Polaków? Bo mamy jedną rzecz tutaj, pozwolę sobie zauważyć, że z jednej strony można powiedzieć, że no prawdopodobnie może nawet 60 czy 80% Polaków jest przeciwko Zielonemu Ładowi, bo teraz nagle okazuje się, że wszystkie partie, co najmniej od przedszkola, były przeciwne Zielonemu Ładowi, jeszcze zanim ten ład w ogóle powstał. A z drugiej strony te same 80%, no może nie te same, nie dokładnie te same, ale podobna ilość i popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. No tak samo jak przynajmniej 2/3 Konfederacji popiera to członkostwo. Więc no, czy tu widzi pan w ogóle możliwość przekonania Polaków, że nam się to jednak nie opłaca? No bo tu widzimy pewnego rodzaju syndrom sztokholmski. Tutaj cały czas coś i tak, no tutaj to jest złe, ale to musimy naprawić wypaczenia, bo to jest nasza polisa ubezpieczeniowa, to jest nasza gwarancja bezpieczeństwa. Szczerze mówiąc, no głupszego sformułowania dawno nie słyszałem. To znaczy, problem z wyborcami w demokracji jest taki, że ludzie nie widzą często związków przyczynowo-skutkowych między swoimi wyborami a skutkami. Ja dam inny przykład, żeby po prostu pokazać analogię, tak? Przecież wyborcy w dużych polskich miastach, chociażby w Warszawie czy Łodzi, tak, są przeciwni w zdecydowanej większości absurdalnym ograniczeniom w ruchu ulicznym, tak? Zwężaniu ulic, tworzeniu, nie wiem, stref relaksu zamiast miejsc parkingowych, podwyżkom opłat parkingowych i tak dalej. Jakby zrobić w tych sprawach takie konkretne referendum, czy jesteś za zwężaniem ulic, czy jesteś za podnoszeniem opłat parkingowych, czy likwidacją miejsc parkingowych i tak dalej, to pewnie 90-95% ludzi w takim referendum by powiedziało nie. A jednak wyborcy w tych miastach wybierają
Rafała Trzaskowskiego czy Hannę Zdanowską na prezydentów swoich miast. Dlaczego wybierają? Bo nie widzą związku. Po prostu oni myślą, że głosując na platformę w wyborach samorządowych, nie głosują za dyskryminację kierowców, tylko głosują przeciw PiS-owi, bo platforma fajniejsza niż PiS. To jest sposób rozumowania tych ludzi. Oni po prostu kompletnie nie widzą związku pomiędzy wyborem Trzaskowskiego czy Zdanowskiej, a korkami w miastach, jakie mają, czy drastycznymi opłatami parkingowymi, jakie mają. I tak samo jest z Unią Europejską. Ludzie traktują te rzeczy w totalnym oderwaniu od siebie. Traktują je jak zupełnie niezależne. Nawet czasem się pośmieją z nakrętek, prawda, przytwierdzanych do butelek. Rzeczywiście, no, rzecz idiotyczna, po prostu totalnie kuriozalna i strasznie irytująca. Tak? No, normalny człowiek, otwierając taką europejską butelkę, często używa słów bardzo dosadnych i soczystych. Tak? Nie będziemy cytować w wywiadzie, ale pan redaktor się domyśla. Więc ludzi to irytuje. Ale w zasadzie nie widzą związku. Część z nich nawet nie wie, że to Unia Europejska narzuciła. Część z nich wie, że Unia Europejska to narzuciła, ale traktują to jako coś incydentalnego i coś jak z tą krzywizną bananów. No niby coś takiego jest, ale w zasadzie czy to ma znaczenie? Natomiast chcą być fajni, chcą być częścią jakiejś wspólnoty. Unia Europejska daje tę iluzję wspólnoty, tak? Tę iluzję tego, że jesteśmy razem jakąś siłą. Tak? Rzeczywiście w dzisiejszym społeczeństwie, w którym tak podważane są tradycyjne wspólnoty, tak? Rodzina, naród i tak dalej, to takie sztuczne twory jak Unia Europejska dają tę namiastkę, prawda, wspólnoty. I dla ludzi mniej istotne wtedy staje się to, co ich w praktyce dotyka, a bardziej istotne właśnie te marketingowe kwestie, prawda, że fajnie być Europejczykami. Polacy wciąż mają często ten kompleks, prawda, względem świata zachodniego, że Zachód był fajny, Polska była trochę mniej fajna, to bądźmy bardziej na Zachodzie. I to jest prawdziwy problem. Natomiast czy da się coś z tym zrobić? No da się coś z tym zrobić i to na kilku różnych frontach. Po pierwsze, te rzeczy, które dotykają ludzi, jeśli chodzi o regulacje unijne, one stają się coraz powszechniejsze. I z jednej strony to są czasami rzeczywiście rzeczy, można powiedzieć, drobne, trywialne, jak właśnie te nakrętki, prawda, przy butelkach, czy obrzydliwe papierowe słomki, prawda, które Unia Europejska narzuciła zamiast plastikowych. To są rzeczy śmieszne, głupie, ale na swój sposób trywialne. Ale są też rzeczy, które tych ludzi będą dotykać w stopniu, no, takim wręcz dotykającym ich egzystencji, tak? Drastyczne podwyżki opłat za energię związane z zielonym ładem. Plany unijnego zakazu samochodów spalinowych, tak? A mało kogo będzie stać na samochód elektryczny. Zresztą z tymi samochodami elektrycznymi są straszne problemy. Tak? One są bardzo awaryjne, bardzo drogie w eksploatacji, jeśli cokolwiek się w nich zepsuje. Wymiana akumulatorów to w zasadzie można od razu wymienić samochód. Dyrektywa budynkowa, która może doprowadzić do w zasadzie wywłaszczeń ludzi z ich nieruchomości. Więc z jednej strony trzeba ludziom po prostu łopatologicznie pokazywać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy negatywnymi konsekwencjami dla ich życia, a konkretnymi działaniami brukselskich biurokratów. Z drugiej strony, no właśnie mówię, Unia Europejska daje to fałszywe poczucie wspólnoty i fałszywe poczucie jakiegoś systemu wartości. Oni dużo mówią o prawach człowieka, a potem przyjrzyjmy się, prawda, jakie są te ich prawa człowieka. Takich prawami człowieka ma być prawo do zabijania dzieci, prawda? Więc jeśli chcemy coś z tym zrobić, no to musimy... prowadzić systematyczną, organiczną pracę, jeśli chodzi o
krzewienie konserwatywnych, tradycyjnych wartości. To jest rzecz, bez której się nie obędzie. Tak? Unia Europejska opiera się na tym tak zwanym marksizmie kulturowym. Tak? Ja wiem, że niektórzy politolodzy, przepraszam, kwestionują pojęcie marksizmu kulturowego, mówiąc, że tak naprawdę z samym marksizmem to nie ma wspólnego. Ja nie chcę wchodzić teraz w te dywagacje. Wiemy, o co chodzi, tak, marksizm kulturowy, czy zjawisko nowej lewicy, które dąży do przeprowadzenia, prawda, można powiedzieć, rewolucji, nie za pomocą bazy, a za pomocą nadbudowy, za pomocą instytucji, za pomocą, można powiedzieć, zatruwania umysłów. Tak? To jest sposób działania lewicy, skrajnej lewicy rządzącej Unią Europejską. Jeśli chcemy zatrzymać tę rewolucję marksizmu kulturowego, to powinniśmy prowadzić no, kontrrewolucję w tym zakresie, promocji naturalnego porządku świata, prawa naturalnego, tradycyjnych wartości. To jest podstawa dla tego, dla powstrzymania takiej degrengolady, jaka z Unii Europejskiej płynie. Jeszcze jeden aspekt, o którym prawie bym zapomniał i byłoby to niedopatrzeniem strasznym. No, też świeża sprawa, pakt migracyjny. Z jednej strony mamy dostawać tutaj uchodźców tak zwanych z rozdzielnika, z drugiej strony Donald Tusk tutaj proponuje twierdzę wschód i będzie umacniał tą zaporę, którą jeszcze niedawno sam chciał rozbierać. Także no, mamy tutaj też kwestie chociażby Ukraińców, którzy są w Polsce, a którzy do tego mechanizmu przecież nie będą wliczani. W zasadzie monoetniczność Polski, coś co było chyba naszym wielkim atutem przez ostatnie 10 lat, została zniszczona, już przeszła do historii. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to ja tylko wysyłam do, proszę się przejść chwilę dłuższą po ulicach Warszawy i ten pogląd zrewidować. No ale właśnie, co w tym momencie my możemy z tym zrobić? W ramach Unii i ewentualnie, no nie tyle może poza Unią, ale ignorując tą Unię najzwyczajniej w świecie. W ramach Unii Europejskiej to po prostu jedyną rzeczą, którą powinniśmy robić w zakresie migracji, jest powiedzieć brukselskim biurokratom, wara od Polski. Nie będą biurokraci z Brukseli decydować o tym, kogo my wpuszczamy do naszego kraju. I tutaj nie powinno być jakiejkolwiek dyskusji. To znaczy, w kwestii polityki migracyjnej, cokolwiek by tam Ursula von der Leyen i cała reszta tej brukselskiej dziczy chciała nam narzucić, to w ogóle nawet nie powinniśmy w tej sprawie podejmować negocjacji. Powinniśmy jasno mówić im: to nie jest wasza sprawa, to nie jest wasz interes, to nie jest wasza kompetencja. Uważam, że błędem w zakresie polityki migracyjnej Unii Europejskiej jest jakiekolwiek podejmowanie w tym temacie rozmów, negocjacji, pokazywania pola do ustępstw. To jest coś, czym po prostu Unia Europejska nie ma prawa się zajmować, a Polska nie powinna w żaden sposób się z Unią Europejską w tym zakresie układać. Jeśli chodzi o to, co powinniśmy zrobić niezależnie od Unii Europejskiej, no to jest kwestia rzeczywiście umocnienia granicy. Donald Tusk jest ostatnią osobą, jeśli chodzi o jakąkolwiek wiarygodność w tym zakresie. Jeszcze, no nie, przepraszam, no Donald Tusk mógłby wziąć swojego posła z własnego klubu, tego co tam biegał z siatką z Ikei na granicy, to jeszcze może tamten byłby jeszcze ciut bardziej, w cudzysłowie, wiarygodny, jeśli chodzi o ogłaszanie umocnień polskiej granicy. No to jest oczywiście szopka, po prostu Tusk. Tusk, który słynie z tego, że oszukuje, po prostu poczuł, że na temacie otwartych granic dłużej nie pojedzie, ponieważ ludzie są po prostu
zbyt bardzo przeciw, no więc przestawił wajchę, zmienił retorykę, natomiast nie wierzmy, nie dajmy się nabrać, że to przyniesie jakiekolwiek realne działania. Polska musi faktycznie zabezpieczać swoją granicę, musi wzmacniać te umocnienia na granicy. Musi być polityka zero tolerancji dla nielegalnego przekraczania granic. Każdy nielegalny migrant, który próbuje sforsować granicę, powinien być albo zawracany, albo aresztowany. Straż Graniczna musi mieć prawo użycia broni wobec osób nielegalnie forsujących granicę. To jest absolutnie kluczowe. Tu nie może być, że strażnik się będzie bał podejmować działania, jeśli będzie potrzeba użycia broni, by powstrzymać migrantów, to powinien to robić. I tyle. Po prostu w tym zakresie nie może być żadnego kompromisu, tak? Donald Tusk ogłasza, ja pamiętam dosłownie kilka dni temu na profilu twitterowym kancelarii premiera była informacja, że mamy teraz nowe informacje, że ci migranci, którzy są na białoruskiej granicy, to są tutaj celowo wysyłani przez rosyjskie służby. No, przecież to są jaja, prawda? To są rzeczy, o których my wiemy od dobrych kilku lat. To są rzeczy, o których było głośno te 2 czy nawet więcej lat temu, przecież cała ta operacja zaczęła się jeszcze przed wojną na Ukrainie. Politycy Platformy Obywatelskiej i reszta tych obłudników z lewicy zaprzeczali, mówili o tym, że nie, że to tam biedni uchodźcy i tak dalej. Dzisiaj, prawda, ogłaszają, że mają informację, że jednak tak było. No przecież to jest śmieszne. Przecież to jest śmieszne. No, wiele rzeczy w Polsce jest śmiesznych, ale tutaj ja bym jeszcze jedną rzecz zauważył. Ten pakt migracyjny jakby nabiera realnych ram akurat wtedy, kiedy intensyfikacji ulega konflikt w Strefie Gazy. I czy to nie jest Pana zdaniem przygotowanie do tego, żeby właśnie ludzi stamtąd nam tutaj wrzucać z tego rozdzielnika? No, a to może być dość spora ilość, bo nawet odliczając tych, którzy już zginęli od izraelskich bomb, no to przecież Gaza jest najludniej zaludnionym miejscem na Ziemi. Prawie że. Jest to możliwe, że tego typu działania mogą być planowane. Trudno w tym momencie to w sposób taki jednoznaczny przewidzieć, ale jest to możliwe. Natomiast no, to, co jest naprawdę istotne, to że Polska w żadnym z takich paktów migracyjnych uczestniczyć nie powinna i co do tego nie powinno być też jakichkolwiek kompromisów. To, co się dzieje w Strefie Gazy, ludobójstwo dokonywane przez Izrael na Palestyńczykach, to jest tak naprawdę zupełnie inny, osobny temat, tak? No, w tym konflikcie w żaden sposób nie powinniśmy przymilać się czy podlizywać oprawcom, tak? No, tu jest bardzo jasna sprawa, która strona jest agresorem, a która strona się broni. Natomiast to też nie oznacza, że powinniśmy tutaj przyjmować rzesze uchodźców, bo no, uchodźców przyjęliśmy w ostatnich latach już bardzo wielu i nie sądzę, żeby było możliwe przyjąć więcej. No to myślę, że tu już będziemy kończyć. To zazwyczaj w tych programach wyborczych naszych, myślę, że to jest dobra tradycja, ją utrzymamy. Na koniec zawsze jest chwila dla kandydata na słowa podsumowania i zachęty do głosowania, więc proszę bardzo. Cóż, 9 czerwca, więc już naprawdę niedługo, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Związków Socjalistycznych Republik Europejskich, czyli tak zwanego Parlamentu Europejskiego. Ja startuję w tych wyborach nie po to, by z
brukselskimi biurokratami wchodzić w jakiekolwiek układy. Startuje do Parlamentu Związku Socjalistycznych Republik Europejskich po to, by europejski socjalizm zniszczyć, by powstrzymać lewacką agendę ideologiczną, by powstrzymać Zielony Ład, by pozbawić tych brukselskich urzędników pracy, pracy, która jest po prostu społecznie szkodliwa. Jest to praca kontrproduktywna, jest to tworzenie różnego rodzaju absurdalnych regulacji. Te absurdalne regulacje muszą być powstrzymane, a poza tym uważam, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. Dziękuję. I tym akcentem kończymy. Moim i Państwa gościem był pan Jacek Władysław Bartyzel, lider łódzkiej listy bezpartyjnych samorządowców do Parlamentu Europejskiego, reprezentujący tam partię Korwin. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Prosimy o kciuki w górę, o subskrypcję, o komentarze, o wsparcie kanału dane w opisie. To tyle na dziś. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych programach.